Mamy 2 listopada 2020 roku i jutro, czyli 3, wybieram się do Turcji na przeszczep włosów. Jestem teraz taki podekscytowany i mega się w ogóle jaram, bo to jest moje marzenie naprawdę od wielu lat. Teraz widzicie, specjalnie tak zostawiłem, że no nie są do końca super. Mam ogromne według mnie zakola, tutaj mam przerzedzenia i nie chcę już tak, nie chcę używać tych moich trików fryzjerskich, niefryzjerskich na te włosy, bo to jeszcze bardziej je męczy. Nie chcę już chodzić w czapce cały czas, bo już to też nie męczy. Chcę mieć włosy jak kiedyś. Stresuję się trochę, nie powiem, bo no to jest jednak zabieg, długi zabieg, ale widziałem efekty. Dobre i złe. Natomiast ja oczywiście wybieram się tam, gdzie efekty będą cudowne. Ponieważ powiem wam, że na przestrzeni ostatnich lat poznałem parę osób, które miały przeszczep włosów. I na początku byłem przerażony, bo te przeszczepy, dobra, te włosy były, ale to wyglądało jak czoło Kena. To wyglądało tak źle, tak strasznie, że stwierdziłem, że no nie. Natomiast potem poznałem też kolejne osoby, które miały przeszczep i zaczęło mi się to podobać. I okazało się, że te osoby, które miały ten przeszczep wykonany właśnie tak genialnie, miały robiony ten przeszczep w jednej klinice. Klinikana. I to było w Turcji. Mało tego, jedna z bliskich mi osób ma też zrobiony przeszczep włosów, też właśnie w klinikanie w Turcji. I właśnie to jest genialne, że ja widzę tą osobę prawie na co dzień i widzę, że te włosy są po prostu w stanie genialnym, że to czoło wygląda tak super, te baby hairy, to wszystko. To jest tak starannie zrobione, profesjonalnie, genialnie. I to pomogło podjąć mi decyzję, że ja też tak chcę, bo da się to zrobić dobrze. Tak jak fryzjer czy lekarz są dobrzy i źli. Są rzeczy, które naprawdę da się zrobić dobrze, tylko czasami trzeba po prostu poczekać i znaleźć odpowiednie źródło, że tak się wyrażę. Wiecie, o co mi chodzi. A tutaj teraz pokażę wam przykład, że można zrobić przeszczep włosów genialnie. Tadam! Tak, ten plan jest po zabiegu, który ja też za dwa dni będę miał. I chodzi o to, że Tomek miał nawet w sumie trochę większy problem niż ja, więc da się zrobić to super, dlatego jestem jakby pod tym względem spokojny. Ale tak czy siak mam mały stresik, bo to jednak jest długi zabieg, ale już nie mogę doczekać. Biorąc pod uwagę, że znam 3 osoby, które miały przeszczep włosów robione w Turcji właśnie w klinikana z firmą MediTravel, która jest jakby pośrednikiem i dzięki której tak naprawdę czuję się mega zaopiekowany, ponieważ tak naprawdę nie musiałem nic załatwiać, nawet nie musiałem kupować biletów, wszystko zostało załatwione tak naprawdę za mnie, a ja nie musiałem się stresować z tymi, wiecie, dodatkowymi rzeczami, tak jak właśnie bilety, zakwaterowanie, bla bla bla. Ja po prostu sobie przyleciałem do Turcji i czekam na zabieg. Natomiast na lotnisku jak wysiadłem, to przyjechał po mnie kierowca, zawiózł mnie do kliniki na badania, na testy, przywiózł mnie z powrotem do hotelu i tak samo będzie w dniu zabiegu, czyli jutro. Przywiezie, zawiezie, więc ja naprawdę nie muszę się za bardzo, nawet nie za bardzo, ja się nie muszę niczym martwić. Jak widzicie, te zakola są naprawdę no, potężne. Można tutaj narysować bitwę pod Grunwaldem, albo nie wiem, jakiś komiks czy coś takiego. No widzicie, no po prostu te włosy są tutaj bardzo przerzedzone. Moi drodzy, ja jestem chwilę przed wyjściem na zabieg, dosłownie za 20 minut zjeżdżam na dół do lobby i przyjeżdża po mnie kierowca i zawozi mnie do kliniki Klinikany na zabieg i powiem wam, że zaczynam się trochę stresować. Natomiast jednocześnie jestem mega podekscytowany i nie mogę się doczekać efektów, na które trochę przyjdzie mi poczekać. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, wiem, że warto. Dobra, już jestem w klinice. Miałem przed chwilą rozmowę z panią, która jakby jest moim opiekunem tutaj przed zabiegiem i no to się dzieje w ogóle, mogę w to uwierzyć trochę, powiem wam szczerze, bo już dawno o tym myślałem, serio. Już koniec z jakimiś doczepami, przyklejkami, strajkami, bo to jest męczące. Oczywiście są takie sposoby, systemy, które pomagają po prostu ludziom wyglądać lepiej, natomiast no nie oszukujmy się, jest to męczące, że codziennie trzeba o tym pamiętać i ten strach, że coś się odklei, coś się odczepi, no to jest straszne naprawdę. A tutaj to po prostu będą moje własne włosy z mojej własnej głowy, tylko po prostu przemieszczone odpowiednio, tak żeby było super.
Dobra, to nie są widoki dla osób o słabych nerwach, także jak nie lubicie krwi, kropeczek, strupeczków, to zróbcie next. Bo ja mam teraz prawie czerwone włosy. Tak. Tak, teraz to wygląda. Może niezbyt estetycznie, ale wiadomo, na wszystko potrzeba czasu. A ja jestem już o zdjęciu patronków. Za chwilę nałożą mi taką specjalną opaskę uciskową, żeby mi to wszystko nie zeszło na twarz. Podlizna i takie tam inne rzeczy. No i tak naprawdę to jest już ostatni dzień. Czekajcie na efekty. Trochę to potrwa, ale warto. Moi drodzy, to już mój ostatni dzień w Turcji. Byłem dzisiaj jeszcze na takiej ostatecznej konsultacji, miałem ściągane opatrunki i nakładam właśnie taką opaskę uciskową, żeby to wszystko nie zeszło mi na twarz, bo wyglądałbym po prostu jak balloon. Także no. Jak widzicie, tutaj jest moja nowa linia włosów, jestem bardzo zadowolony. Wyglądało to tak, że to nie jest tak, że lekarz podchodzi do ciebie i po prostu ci rysuje i nara, tylko konsultuje to z tobą. Oczywiście ja musiałem wziąć swoje 5 groszy, tylko to musi być też tak w miarę możliwości zrobione, ponieważ te włosy nie mogą być wszczepione w miejscach, gdzie jakby rusza wam się skóra, pod którą są mięśnie twarzy, bo wygląda to po prostu kosmicznie, komicznie. Jestem około 3 miesiące, 3,5 miesiąca po przeszczepie włosów. Zbliża się już 4 miesiąc, no i chciałem wam dać takie podsumowanie, jak te włosy wyglądają. Możecie zobaczyć sobie porównanie sprzed 3 miesięcy i teraz. Tak wyglądają moje włosy właśnie, jak widzicie. Zdjęcia nie zostały poddane żadnej obróbce, nic tutaj takiego się nie zadziało. Powiem wam, że miałem taki moment, że o, chyba jest super, ale tak nie wiem, tak, wiecie, bo to jest takie dziwne, te włosy potem po zabiegu troszeczkę wypadają, ale to jest normalne, potem odrastają. I to jest takie, już człowiek trochę zapomina, jak wygląda wcześniej. Ale jak sobie porównałem zdjęcia i filmiki, mówię ja. Jestem mega szczęśliwy naprawdę, że te włosy tak rosną. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Ja tu po prostu byłem łysy, a teraz to wszystko sobie odrasta. Wszystko odrasta i to jest dopiero 3 miesiąc, zbliża się 4, a moje czoło wygląda totalnie inaczej. Ja miałem za kola prawie dotąd, wyglądam jakby jakieś kusze rogi, masakra. Tu nic nie widać, że było coś robione, w ogóle pobierane, totalnie nic. Przychodzę do was z update'em mojego przeszczepu włosów, który miał miejsce około 6 miesięcy temu. Ja jestem mega zadowolony, polecam ten zabieg z całego serca. Moje życie się odmieniło naprawdę, bo patrzę w lustro i czuję się jeszcze lepiej niż wcześniej. Więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda przed i po. Ja się bardzo cieszę, powiem wam, bo nie muszę już stosować żadnych pudrów takich do włosów przyciemniających skórę, żeby te włosy były gęstsze, doczepów, szczepów, srepów. Wystarczy po prostu przeszczep i heja, banana. Cześć wszystkim, słuchajcie, mija równy rok, a w zasadzie ponad rok, od kiedy zrobiłem sobie przeszczep włosów. A może pokażę wam też z bliska linię włosów, która jest no totalnie nowa, bo jak widzieliście na filmikach przed przeszczepem, moja linia włosów była totalnie inna i smutna. I przeczesujemy jeszcze raz. Także ja jestem bardzo zadowolony, zrobiłbym to jeszcze raz. I jeśli naprawdę macie problem z zakolami, łysieniem, plackami, to wszystko można zrobić, wszystko jest dla ludzi. Więc to jest mega fajne, że są takie sposoby. Także Meditravel działa po prostu cudownie.